Zapoznamy się dzisiaj z systemem oczyszczania naszego organizmu ze wszystkich produktów przemiany materii, które są albo zbędne, albo po prostu dla naszego organizmu szkodliwe. Otóż za naszą lokalną oczyszczalnię ścieków, albo raczej krwi, bo to właśnie w krwi gromadzą się wszystkie zbędne produkty przemiany materii zbierane z całego naszego ciała, robią nerki. Nerki to niezwykle ciekawy narząd, dlatego, że nie mamy jednej nerki, tylko większość z nas ma dwie. Owszem, zdarzają się ludzie, którzy mają trzy, ale należą raczej do Rzadkości. Można też dodać, że medycyna pokazuje, że można całkiem sprawnie żyć z wyłącznie jedną nerką, ale większość z nas ma nerki dwie. A umiejscowione są one tak, jak widzisz to tutaj na tej ilustracji. Rysuję teraz dla Ciebie strzałki. Nerki są umiejscowione mniej więcej symetrycznie po obydwu stronach naszego kręgosłupa w przestrzeni pozaotrzewnowej. Interesujące jest to, że jedna z, z nich jest zazwyczaj trochę wyżej, druga trochę niżej. Mają one podobne rozmiary. Taka przeciętna nerka ma około 10 cm w tej dłuższej osi, około 5 w tej osi krótszej, to tak bardzo oględnie. W każdym razie zazwyczaj jedna nerka jest trochę większa niż druga, ale co najważniejsze, pełnią one dokładnie tę samą funkcję. Te dwa rysunki tutaj po prawej stronie zamieściłam dla Ciebie, żeby pokazać Ci takie bardzo ogólne wiadomości o nerkach, które powinieneś mieć, zanim zaczniemy przyglądać się temu, jak nerki działają w szczegółach. Wiesz już, że podstawową funkcją nerki jest oczyszczanie naszego organizmu ze wszystkich produktów przemiany materii, które mogłyby być dla niego szkodliwe. Efektem pracy nerki jest mocz, który wydalany jest przez pęcherz moczowy. I na tym rysunku widzisz, że tutaj, o, mamy korę nerki, to jest to, co teraz zakreskowuję na kolor zielony. Będziemy się przyglądać bardziej szczegółowo temu, co jest w tej korze za chwilę. Tutaj mamy rdzeń nerki, może narysuję go innym kolorem. O tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj to jest wszystko uznawane za rdzeń nerki, a tutaj mamy tak zwane piramidy nerkowe. One lepiej widoczne są na tym drugim rysunku, ale co jest najważniejsze, to to, że na skutek procesów, które zachodzą w nerce, a które za chwilę będziemy omawiać, w tych piramidach nerkowych, tutaj do tego przewodu zbiera się koniec końców mocz, który nazywamy moczem ostatecznym, czyli takim, który będziemy z organizmu wydalać, i tędy, 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 tędy spływa sobie, właśnie do pęcherza moczowego. Tak więc nerka zbudowana jest trochę jak taki skład lejków, właśnie w postaci tych piramid nerkowych, które widzimy tutaj, jak które tworzą rdzeń nerki w odróżnieniu od jej kory, którą w tej chwili odznaczam kreską. Tym kolorem różowym. Ale to tak bardzo oględnie, ponieważ dla nas najbardziej interesujące jest to, w jaki sposób nerka działa. Otóż wiemy już, że oczyszcza ona naszą krew. No to można sobie wyobrazić, że do takiej nerki wchodzi bardzo, bardzo dużo naczyń krwionośnych i faktycznie tak jest. To jest tutaj symbolizowane na tych rysunkach tymi o rozkrzaczonymi, małymi, kapilarnymi kreseczkami o widzimy to one właśnie symbolizują naczynia krwionośne. Podobnie jest tutaj na tym rysunku. Zaznaczam to w tej chwili niebieskimi krzyżykami. Czyli to co musimy wiedzieć to jest to, że do nerki wchodzi bardzo, bardzo dużo krwi i nerka oczyszcza całą tę krew, która przez nią przechodzi, a przechodzi przez nią non stop, dlatego że proces oczyszczania krwi dzieje się po prostu cały dzień, 24 godziny na dobę i bardzo duża ilość krwi. Oczywiście wychodzi z nerki, bo chodzi o to, żeby krew została oczyszczona i żebyśmy nie utracili niczego, co jest w niej najważniejsze. Ciekawe w budowie nerki i w jej działaniu jest to, że w procesie tego oczyszczania krwi nerka pobiera z niej, czyli z krwi, znacznie więcej produktów, w szczególności wody, ale nie tylko, również produktów, które są nam do życia potrzebne, np. cukru, czyli glukozy, czy soli mineralnych w postaci jonów. Tak więc dużo więcej jest pobierane do tak zwanego moczu pierwotnego, niż faktycznie potem z organizmu jest wydzielane. Ale przyjrzyjmy się temu krok po kroku. Jeszcze raz, po lewej stronie o tu, zaznaczam to teraz strzałką mamy Budowę nerki, po to, żeby przypomnieć sobie, jak ona wygląda. Podstawową jednostką, z której zbudowana jest nerka, jest tak zwany nefron. Podpiszemy sobie to. Nefron jest narysowany tutaj i to jest to, co jest zaznaczone na ten jasno różowy kolor. To, co mamy tutaj niebieskie i czerwone, to są naczynia krwionośne, żebyśmy widzieli w jaki sposób taki typowy nefron z naczyniem krwionośnym się wiąże. No i teraz jeszcze raz powtórzę, że wszystko najważniejsze, co dzieje się w nerce. Dzieje się w nefronie, czyli jej podstawowym składniku, jej podstawowej jednostce, z której nerka w większości jest zbudowana. Otóż przyjrzyjmy się teraz kawałek po kawałku temu, jak nefron jest zbudowany, dlatego że to, jak jest zbudowany, decyduje o tym, jak on funkcjonuje. Pierwsza rzecz, jaką nefron musi zrobić, to pobrać z krwi, która do niego wpływa. Zaznaczam to teraz dla Ciebie strzałką o. Tętny, przez tętnicę do nefronu po raz pierwszy wpływa krew z obwodu, czyli po prostu z naszego ciała. To, co widzimy tutaj, o, zaznaczam to teraz tymi kreseczkami na około, to jest pierwsze miejsce, w jakim, kre, w jakim krew styka się z naszym nefronem. To, co widzisz w środku, to jest bardzo gęsto upakowana sieć naczyń krwionośnych. Ze względu na to, że do tego kłębuszka, który widzisz tutaj, do tych naczyń krwionośnych, bo to ono właśnie nazywają się kłębuszkiem nerkowym. Masz to napisane po prawej stronie, o tutaj. Do niego właśnie wchodzą naczynia włosowate, które są tętniczkami. Ale co ciekawe, to co wychodzi tutaj, o tędy, to również jest tętniczka. Dlatego właśnie ten sieć naczyń krwionośnych, które znajdują się tutaj w środku nazywa się siecią dziwną. Czasem mówi się, że jest to sieć cudowna, dlatego że w większości miejsc w organizmie jak wchodzi gdzieś tętnica, to wychodzi żyła. W tym przypadku wchodzi tętnica i wychodzi tętnica. Sekretem tej sieci, która jest tutaj, i jest to dobrze zobrazowane przez to, że widzisz, że ta tętnica O, która tutaj wchodzi, jest dużo grubsza niż ta tętnica, która tutaj wychodzi, jest to, że w tym kłębuszku nerkowym jest bardzo, bardzo wysokie ciśnienie. I to bardzo wysokie ciśnienie, czyli to, że dostarczana jest krew grubszym naczyniem krwionośnym, a wychodzić będzie znacznie cieńszym, to sprawia, że ta krew jest przesączana przez ścianę czegoś, co nazywamy torebką Bowmana. O, może, może ja to zaznaczę dla ciebie strzałkami. Torebka Bowmana to jest ta część, o, to różowe takie naokoło, w kształcie ucha trochę, a kłębuszek nerkowy... To jest to, co jest tutaj w środku, ta sieć dziwna naczyń krwionośnych, o których przed chwilą mówiłam. Tak więc torebka Bowmana to jest to miejsce, do którego będzie dostawał się ten przesącz, który pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia z krwi zostanie po prostu wydobyty. Torebka Bowmana zbudowana jest w taki sposób, że ma warstwę wewnętrzną i zewnętrzną, a między tymi warstwami jest po prostu pusta przestrzeń. Narysuję to teraz dla Ciebie. Na pomarańczowo, i do tej pustej przestrzeni z krwi odsączane jest coś, co nazywamy moczem pierwotnym. Zapiszę to, że to jest mocz pierwotny. Pierwotny. I co to jest ten mocz pierwotny? Można by się zastanowić. Mocz pierwotny to jest coś, co ma bardzo podobny skład do tego, co jest naszym osoczem krwi. Czyli jest to po prostu krew po tym, jak odseparować od niej krwinki i większość białek, które się w naszej krwi znajdują. No to od razu sobie pomyślisz, sprawa bez sensu. Przecież my nie potrzebujemy tracić całego osocza, tylko potrzebujemy tracić z krwi jakieś składniki, które są nam zbędne, w szczególności te, które zawierają azot, na przykład moczniki, będziesz mieć rację. W moczu pierwotnym jest strasznie dużo tego, czego nasz organizm potrzebuje do życia, bo tak jak mówię, mocz pierwotny ma bardzo podobny skład do tego, jak wygląda osocze naszej krwi. Dlatego właśnie ten mocz pierwotny musi być jeszcze solidnie odfiltrowany, a dzieje się to na następnych etapach tego, jak pracuje nefron. Dodam jeszcze tylko, że moczu pierwotnego w ciągu doby może powstawać nawet do 200 litrów. No to oczywiście nigdy w życiu, po pierwsze, nie mamy tyle krwi, żeby sobie pozwolić na to, że stracić 200 litrów, a po drugie, no byłoby to zupełnie niemożliwe. Dlatego wyobraź sobie, jak intensywną pracę nerki muszą wykonać, żeby ten mocz pierwotny od sączyć, w szczególności zabrać z niego bardzo dużo wody, ale też innych potrzebnych produktów przemiany materii po to, żeby nasz organizm mógł normalnie funkcjonować. No dobrze, więc byliśmy na etapie torebki Bowmana i kłębuszka nerkowego. Może dodam jeszcze, że to wszystko razem to się nazywa ciałko nerkowe, czyli torebka razem z kłębuszkiem, ale to jest mało istotne. Najważniejsze jest, żebyś rozumiał, jak to działa. No więc teraz, jak już wydostaje się nasz mocz pierwotny, którego podkreślam jeszcze raz, jest bardzo, bardzo dużo w ciągu dnia, do dalszej części naszego nefronu to rozpoczyna się ten proces Odzyskiwania wszystkiego, co jest naszemu organizmowi potrzebne, a co do moczu pierwotnego się dostało. I ten proces nazywamy resorpcją, czyli odzyskiwaniem. To, co widzimy tutaj, a co zaznaczam dla Ciebie w tej chwili różową strzałką, to jest tak zwany kanalik kręty pierwszego rzędu. To jest ta część nefronu. W której odbywa się tak zwana resorpcja obowiązkowa. Ona się nazywa obowiązkowa, dlatego że ona po prostu zachodzi zawsze, jeżeli tylko nerki oczywiście działają prawidłowo. I w czasie tej resorpcji obowiązkowej, czyli odzyskiwania obowiązkowego, z powrotem do naszego organizmu odzyskiwana jest bardzo duża ilość wody. Oprócz wody odzyskiwane są sole, które są nam Absolutnie niezbędne do życia, właściwie jony tych soli, dlatego że są one rozpuszczone w wodzie. W szczególności mówię tutaj o sodzie, potasie, wapniu, ale także o chlorze. Chlor, chlor też jest odzyskiwany tutaj w bardzo dużej ilości. Również tutaj. Odzyskiwana jest glukoza, czyli podstawowy rodzaj pokarmu, jakim mogą żywić się w, w dużym uproszczeniu mówiąc nasze komórki. Tak więc, wszystko to, co jest potrzebne, w szczególności podkreślę jeszcze raz glukoza, jony soli oraz woda, odzyskiwane jest w czasie tak zwanej resorpcji obowiązkowej w kanalikach krętych pierwszego rzędu. Również tutaj dochodzi do sekrecji. Oprócz tego. Że mamy do czynienia z odzyskiwaniem tego, co potrzebne, to również do moczu, który powoli będzie się stawał moczem ostatecznym, ale do tego jeszcze długa droga, wchłaniane jest to, co tam się powinno znaleźć. W szczególności jest to kwas moczowy na tym etapie. Ta interesująca struktura, którą widzisz tutaj na dole, o, zaznaczę ją dla ciebie taką zakreskowaną powierzchnią. To jest tak zwana pętla Henlego. Pętla Henlego to jest taki przewężony odcinek naszego nefronu. I teraz ci powiem, że pętla zazwyczaj znajduje się o tutaj. Czyli w rdzeniu nerki, podczas kiedy kanali kręty pierwszego rzędu i drugiego rzędu, o którym będziemy mówić za chwilę, znajdują się w korze nerki. Ter tak więc teraz, kiedy rozmawiamy o pętli Henlego, wchodzimy w nerkę trochę głębiej i rozmawiamy o tym, co dzieje się w jej rdzeniu. Może dla ciekawości powiem Ci, że są takie nefrony, które całkowicie znajdują się w korze nerki, ale nie koncentrujmy się na tym. Na dla nas najważniejsze jest to, jak działa zdecydowana większość z nich. Tak więc, pętra, pętla Henlego. To jest ten taki wydłużony odcinek nefronu. I po co jest ten odcinek? Otóż on pełni dwojakiego rodzaju funkcje. Bardzo istotne jest to, że w pętli Henlego jej odcinek wstępujący, czyli ten, który idzie w dół, ma trochę inne właściwości niż ten, który idzie z powrotem do góry. Ten pierwszy jest przepuszczalny dla wody. I dzięki temu jeszcze więcej wody z naszej pętli Henlego z powrotem do naszego organizmu który znajduje się tutaj o może zaznaczę to taką przestrzenią naokoło żebyśmy wiedzieli że o tutaj znajduje się to co odzyskujemy z powrotem do organizmu tak więc tutaj jeszcze więcej odzyskujemy wody napiszę H2O dlatego że ten odcinek który schodzi w dół jest przepuszczalny właśnie dla wody Dzieje się tak dlatego, że na skutek zupełnie naturalnego procesu osmozy, jeżeli nie wiesz o czym mówię, odsyłam Cię w tej chwili do filmu o dyfuzji i osmozie, woda po prostu, mówiąc kolokwialnie, chce wyjść na zewnątrz z pętli Henlego i dostać się tam gdzie stężenie jest wyższe i woda, mówiąc kolokwialnie, chce rozcieńczyć to, co jest na zewnątrz, doprowadzając tym samym do wyrównania stężeń albo dążąc do wyrównania stężeń. Jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie wiesz dokładnie, o czym mówię, to powinieneś pewnie jeszcze raz obejrzeć film dotyczący dyfuzji i osmozy. No to teraz przyjrzyjmy się drugiemu odcinkowi pętli Henlego, czyli temu, który jest wstępujący, temu, który idzie do góry. On z kolei nie jest już przepuszczalny dla wody, ale jest przepuszczalny dla jonów soli. W szczególności mówię tutaj o jonach Na. Także dotyczy to jonów chlorowych, jonów K, ale w szczególności dotyczy to jonów sodu. No to mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że jak woda tutaj już została odzyskana, na tym odcinku, który teraz zarysowuję na czerwono, to tutaj już. Nie jest odzyskiwana. Natomiast odzyskiwane są jony. I te jony, rysuję teraz kreskę na zewnątrz, żeby widać było, że one są odzyskiwane z powrotem do naszego organizmu, nie są niestety odzyskiwane tak jak woda, po prostu przez naturalny proces osmozy, który nie wymaga wkładu energii. Tutaj nasz organizm musi się napracować i energię oddać. Mówimy, że jony. Zapiszę tutaj Na, żebyśmy o nich nie zapomnieli, bo to najważniejsze z tych jonów, które tu są odzyskiwane. Są odzyskiwane na drodze tak zwanego transportu aktywnego. Aktywnego, czyli po prostu takiego, który wymaga od organizmu jakiegoś wkładu energetycznego, żeby to mogło dojść do skutku. Dzięki temu, że te jony tutaj są na zewnątrz. Odzyskiwane. Dzięki temu mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy tu się robi jeszcze większe stężenie jonów soli. To powoduje, że woda, która tutaj, o, z tego odcinka pętli Henlego, chce się wydostać na zewnątrz w procesie osmotycznym, jeszcze bardziej chce wyjść na zewnątrz, dlatego że stężenia. Między tym, co jest na zewnątrz, czyli tutaj na zewnątrz pętli Henlego, a w środku jeszcze bardziej się różnią. Czyli ten proces odprowadzania wody jest dodatkowo napędzany tym faktem, że tutaj na tym odcinku wstępującym pętli Henlego, odprowadzane akty w aktywny sposób z powrotem do organizmu są jony soli, które zagęszczają. Zwiększają po prostu stężenie na zewnątrz i jeszcze bardziej prowokują o nasz organizm do tego, żeby woda odciągana była na zewnątrz w procesie, który z kolei energii nie wymaga. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o pętle Henlego, to czym ona będzie dłuższa, tym więcej wody zostanie odfiltrowane z naszego moczu pierwotnego i tym bardziej stężony mocz będzie. Z ciekawostek powiem Ci, że gady na przykład w ogóle nie mają pętli Henlego, a ptaki mają pętlę Henlego, która jest trochę zredukowana w stosunku do tego, co jest u ssaków i nie działa ona dokładnie tak samo. Ale wracając do organizmu człowieka, mieliśmy już kanali kręty pierwszego rzędu, gdzie odbywała się resorpcja obowiązkowa, mieliśmy już pętlę Henlego, dzięki której odzyskaliśmy jeszcze więcej wody, co ważne, odzyskaliśmy bardzo dużo jonów, jonów potasu, jonów chloru, i dochodzimy do momentu, kiedy porozmawiamy o tak zwanym kanaliku krętym drugiego rzędu. Trochę go zamalowałam, dlatego teraz postaram się go podkreślić. Kanalik kręty drugiego rzędu, to jest to co widzimy tutaj. Zaznaczam go teraz dla ciebie zieloną strzałką. W kanaliku krętym drugiego rzędu zachodzi również resorpcja, ale nazywa się resorpcją fakultatywną albo nieobowiązkową jak wolisz. Chodzi po prostu o to, że po tym wszystkim co już zadziało się w kanaliku krętym pierwszego rzędu i w pętli Henlego, nasz organizm ma ten komfort, że powinien zdecydować czy z naszego organizmu może trzeba odprowadzić więcej powiedzmy jonów potasu, albo mniej? Może trzeba zostawić w moczu więcej jonów wapnia, albo mniej, w zależności od tego, czego nasz organizm potrzebuje w tej konkretnej sytuacji. Dlatego właśnie nazywa się to resorpcją fakultatywną. Ona jest zresztą w dużej mierze. Regulowana w sposób hormonalny, o czym będziemy wspominać również w filmie w przyszłym tygodniu. Chodzi o to, że nasz organizm, w zależności od swoich aktualnych potrzeb, na etapie kanalika krętego drugiego rzędu może zdecydować, czy może jeszcze trochę więcej wody powinien pobrać, czy może powinien jej zostawić więcej w moczu. To jest bardzo ważne nie tylko ze względu na to, jakie składniki zostaną w naszej krwi, a których na przykład chwilowo może być za dużo, na przykład danych jonów, powiedzmy jonów potasu, ale także dlatego, że na tym etapie decyduje się, jakie będzie pH. Naszej krwi i w jaki sposób utrzymywane będzie ciśnienie. Tak więc poznałeś dzięki temu jeszcze dwie bardzo ważne role nerek. One mają znaczenie w tym, jakie jest ciśnienie krwi w naszym organizmie i również jakie pH panuje, czyli jaki odczyn kwasowo-zasadowy panuje w naszym organizmie. Tak więc to jest taki etap na etapie kanaliku ukrętego drugiego rzędu kiedy fakultatywnie organizm decyduje, czy powinien odebrać jeszcze trochę więcej wody, co powinien zostawić, co może, po, powinno być jeszcze troszeczkę z moczu pierwotniego usunięte i podkreślam, że proces ten w dużej mierze regulowany jest. Hormonami, które wytwarzane są przez nerki, ale nie tylko przez nerki. Będziemy mówić o tym więcej w przyszłym tygodniu. Tak więc dotarliśmy do etapu, w którym wiemy już, jak dochodzi do tego, że powstaje tak zwany mocz ostateczny. Zapiszę dla Ciebie tę nazwę: mocz ostateczny. Czyli ten, który z naszego organizmu będzie wydalany, takiego moczu nie jest tak dużo, no bo średnio powiedzmy od litra do około 1,5 litra dziennie, to jest znacznie mniej w porównaniu z tym, ile jest moczu pierwotnego, którego jak już wiesz, może być nawet do 200 litrów dziennie wytwarzanego przez nerki. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, słyszymy się następnym razem.